Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, którego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, słyszymy dzisiaj o tym, jak Pan Jezus dokonał wielkiego połowu ryb, ale co najważniejsze, że Szymon był rybakiem. I Pan Jezus na koniec Ewangelii mówi do niego: odtąd ludzi będziesz łowił. A przecież Szymon od dziecka, takiego jak wy, pewnie ze swoim ojcem Janem, albo tak jak Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, też wzrastali z ojcem i od dziecka właściwie uczyli się łowić ryby. I wszystko, co z rybami jest związane, znali i wiedzieli. A więc, moi drodzy, wiedzieli, jak zarzucić sieci w jezioro, no, żeby złapać dużo ryb, prawda? Co dalej możemy powiedzieć? Wiedzieli, że trzeba złapać ryby, bo te ryby później będzie można, moi drodzy, sprzedać i dzięki temu będzie można żyć, prawda? No, możemy powiedzieć, umieli bardzo dobrze łowić ryby, bardzo dobrze łowić ryby. I nagle Pan Jezus mówi, żeby przestali łowić ryby, ale właśnie zaczęli łowić ludzi. A przecież właśnie zobaczcie, rybak pływa łodzią, powinien umieć wiosłować, naprawić tą łódź, jak będzie dziurawa. Dużo, dużo rzeczy może robić, prawda? Zobaczcie, naprawiać sieci, jak się przerwą, będą dziurawe, to też może musi umieć je naprawiać. To wszystko musi rybak robić. Albo na przykład, jak już złowi rybę, to musi ją oczyścić z łuski, żeby można było ją zjeść. Albo wypatroszyć rybę, bo też no, z wnętrznościami ryby nie zjemy. No i co jeszcze może robić? Może wędzić rybę. Kto lubi wędzoną rybę? No, widzę, że nikt się nie cieszy. A mama tutaj lubi, tak? No właśnie. Widzimy. Co jeszcze może? No i oczywiście musi umieć sprzedać te ryby, żeby właśnie ktoś chciał je kupić. I czasami słyszę o takich ludziach, którzy jadą specjalnie albo do Juraty, do Władysławowa, czy też właśnie nad Zatokę, by kupić prosto z kutra
ryby. Bo wtedy mówimy, że są takie świeże, a te świeże ryby są najlepsze. No właśnie, tak, tak idziemy. No a dzisiaj Pan Jezus zachęca i mówi, co to znaczy łowić ryby. Bo mówi, że Piotr ma to wszystko rzucić, czego się nauczył i mówi, ma zacząć łowić ludzi. Co to znaczy łowić ludzi? Poproszę tutaj dwóch lektorów, oni mi właśnie tutaj pomogą, prawda? O, tu kolega stanie na środku. A zobaczymy, mamy tutaj taką sieć. Sieć, zobaczmy, o, podniesiemy. No i co to znaczy łowić ludzi? Słabi z nas rybacy, prawda? No i teraz, jak już złowiliśmy kolegę, to możemy ciągnąć. I wyciągać go na brzeg, prawda? Możemy takiego człowieka wyciągnąć. Jak myślicie, czy Pan Jezus myślał o takim łowieniu ludzi? Żeby ich złapać i żeby teraz szli za mną. Chodź tutaj za mną. Masz robić to, co ja ci każę. Myślicie, że to Pan Jezus tak chciał? No właśnie, dobrze myślicie. No to dziękujemy. Można zdjąć już tą właśnie sieć naszą. No właśnie, bo nam się czasem wydaje, że złapać, tak, przymusić kogoś do pójścia za Jezusem, to jest najlepsze w życiu. A tak nie można. Nie można, bo właśnie czasami łowili ludzi, łapali jak niewolników, albo sprzedawali później ludzi, którzy byli właśnie złowieni jak niewolnicy. To było, nie było dobre. I Pan Jezus nie chce, żebyśmy na siłę kogoś ciągnęli w sieć, żeby go wciągać albo segregować ludzi. Pełnosprawni, niepełnosprawni, czy dzisiaj jak mówimy zaszczepieni, niezaszczepieni, prawda? Ale właśnie, żebyśmy gdzieś próbowali skłonić ludzi, żeby poszli za Panem Jezusem. Coś tutaj kolega chce nam powiedzieć, posłuchamy. Mieć miłość? O, właśnie, mieć miłość. To jest oczywiście właśnie też kierować się, to znaczy łowić ludzi. Ale jest też takie opowiadanie, gdzie właśnie przyszedł jeden człowiek nad morze i widzi rybaka, który właśnie łowi ryby. Ale patrzy, że w jego wiaderku nic nie ma, żadnej ryby nie ma. I się pyta tego człowieka, to widzę, że nic nie złowiłeś. A ten człowiek mu nic nie odpowiedział. No to ten człowiek, który właśnie go zapytał o to, myśli sobie tak, no skoro nic nie odpowiedział, idę sobie dalej. I jak wrócił, no to patrzy, że ten człowiek dalej cały dzień z uporem łowi ryby. I mówi do niego tak, no widzę, że nic nie złowiłeś, to może zapraszam ciebie do siebie na kolację dobrą. To odpoczniesz. A ten człowiek uśmiechnął się do niego i mówi do niego tak, myślisz, że nic nie złowiłem? A przecież ty tu jesteś. A więc można powiedzieć, swoim tym właśnie uporczywym łowieniem zainteresował tego człowieka, by zainteresował się tym rybakiem. I tak chyba Pan Jezus chce, żebyśmy w jakiś sposób zainteresowali Panem Jezusem ludzi, aby człowiek mógł sobie pomyśleć, no warto pójść za Panem Jezusem. Bo jak na siłę będziemy kogoś ciągnęli, jak w sieci tutaj naszego lektora ciągnęliśmy w sieci, no to tak na siłę nikt do Pana Jezusa nie przyjdzie. Ale to musisz sam zdecydować, czy chcesz pójść za Panem Jezusem, czy też nie. No i to pytanie wam zostawiam. Czy chcecie pójść za Panem Jezusem, czy też nie? Bo Pan Jezus właśnie chce i rodzice nas zachęcają, i dziadkowie nas zachęcają, i ksiądz nas zachęca, i katecheta w szkole nas zachęca, czy katechetka, żebyśmy za Jezusem poszli. Żebyśmy się przyłączyli do tej sieci i za Panem Jezusem poszli. Czego wam życzę z całego serca. Amen.